Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny haul zakupowy ze sklepu Pepco. Ale tym razem nie kupiłam samych ubrań dla siebie, kupiłam też ubrania dla moich dzieciaków, jakieś tam żele do kąpieli, kubek, coś tam jeszcze. Także za chwilkę wszystko Wam pokażę. No i przy okazji, jak byłam w Pepco, bo w sumie oczywiście jak zwykle ja się wcale nie wybierałam po to, żeby kupić ubrania, no ale okazało się, że są jakieś nowości, więc wzięłam. Wiecie jak to jest, znacie mnie. Nie będę tego komentować. No i tutaj mam całą torbę ubrań. Jest spora, no ubrań i nie tylko ubrań, tak jak już mówiłam wcześniej. Słuchajcie, wydałam 259 zł, więc jakoś niespecjalnie dużo, a kupiłam naprawdę sporo rzeczy. I już Wam je wszystkie zaraz pokażę. Zastanawiam się jedynie, dlaczego jeden żel do kąpieli kosztował 3,99, a 1,99 zł. Bez sensu. W sumie nie wiem, od czego zacząć. Chyba będę po prostu wyciągać te rzeczy po kolei, w takiej randomowej kolejności i pokazywać Wam. Pierwsza rzecz to sweterek, który kosztował 29,99. On jest w rozmiarze S, ale wypada dość spory. I co mnie w nim urzekło, no to ten przepiękny koronkowy dół. Widziałabym go z czarnymi leggingsami, najlepiej takimi z połyskiem. Ale oczywiście muszę przymierzyć, bo w sklepie nie mierzyłam i kiedy przymierzę, to sobie razem ocenimy, czy mam go zostawić, czy oddać. Dawajcie mi znać w komentarzach, czy dobrze wygląda w danej rzeczy, czy źle. Ten sweterek bardzo mi się podoba, ma przepiękny kolor, ale tutaj muszę się doczepić do tej długości, bo po prostu uważam, że jest za długi i osoba, która jest niskiego wzrostu, tak jak ja, nie będzie wyglądała w takim sweterku dobrze. Ale słuchajcie, mam zamiar wymienić go na większy i po prostu sprezentować mojej mamie, bo wiem, że on jest totalnie w jej stylu, wiem, że w tym kolorze będzie dobrze wyglądała, więc to jest właśnie taka rzecz, która na pewno jej się spodoba. No zobaczcie, gdyby był krótszy, myślę, że wyglądałby dużo lepiej. Ale akurat będzie tak w stylu mojej mamy, więc mam nadzieję, że będą większe rozmiary i że będę go mogła po prostu wymienić na większy. A, zapomniałam Wam mówić o moim Instagramie, więc tutaj zostawiam Wam namiary na mój Instagram. Teraz w styczniu są tam co tydzień konkursy, więc zajrzyjcie, może będziecie chciały wziąć udział. A jeżeli nie, no to możecie tam wpaść, bo pokazuję sporo stylizacji ostatnio, więc być może się zainspirujecie czymś. No i dobra, przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy. A, to jest taka rzecz, co do której mam mieszane uczucia. Ona kosztowała 25 zł i w sumie wzięłam ją tylko po to, żeby sprawdzić, jak tutaj to wiązanie będzie się układało, jak ten krój będzie po prostu wyglądał na sylwetce, więc za chwilkę ją sobie przymierzę. To jest rozmiar S, ale wypada taka dosyć spora. No, może się okazać, że będzie wyglądała całkiem fajnie, więc zobaczymy. Przymierzyłam sobie teraz tą zieloną bluzę i bardzo podoba mi się jej kolor. Uważam, że jest prześliczny, ale jeżeli chodzi o ten dół, którego byłam tak bardzo ciekawa, to wydaje mi się, że on troszkę masakruje sylwetkę, a mianowicie sprawia, że biust wydaje się bardzo mały, natomiast biodra spore, ale być może będzie to fajna opcja dla kobiet, które chcą optycznie wyszczuplić biust i pogrubić sobie biodra, bo może być i tak. Tutaj mam kolejną rzecz i ona jest w rozmiarze M, bo S-ek nie było, było już wykupione niestety. Jest to bluzeczka, która kosztowała 9,99 i była też dostępna identyczna w kolorze szarym, również w cenie 9,99. No i to jest tutaj taka zwykła biała koszulka z napisem My Perfect Lashes, czyli moje idealne rzęsy. Muszę ją przymierzyć i wtedy ocenię, czy ją sobie zostawię. No kosztowała tylko dyszkę, ale nie wiem, czy do mnie akurat będzie pasował ten napis. To jest taka rzecz, którą po prostu trzeba przymierzyć i wtedy będę mogła ocenić. Założyłam sobie tą pierwszą bluzkę i oddam ją. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona jest bardzo długa i ja nie lubię po prostu bluzek takiej długości. Jeżeli włożę ją sobie w spodnie, no to może wtedy wyglądałaby lepiej. No, w sumie tak. Ale jakoś, nie wiem, ten napis tak jakoś, no nie przemawia do mnie, nie podoba mi się to chyba jednak, więc mimo, że kosztuje tylko dyszkę, to wątpię, żebym w niej chodziła, więc zwrócę ją. No i tutaj mam kolejną rzecz, jejko, ale jak ja ją Wam pokażę, to mój syn mnie zabije, ale muszę Wam pokazać. To są majtki
bokserki, które są po prostu cudowne. Jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę je wziąć. Tutaj mamy pandy, misie. Ja w ogóle uwielbiam kupować moim chłopakom bokserki w Pepco, bo są po prostu prześliczne, przepiękne. No, na tego starszego no to już nie, no bo on ma już 11 lat, więc na niego już są raczej takie zwykłe wzory. Właśnie tym razem widziałam mu takie. Już ja nie wiem, czy ja powinnam pokazywać mu takie rzeczy. Może lepiej nie. Chłopaki się na mnie wkurzą. No dobra, ale pokażę wam skarpety, które kupiłam sobie. Tak jak mówiłam, no dzisiaj takie naprawdę różne rzeczy. I ja w sumie większość skarpet mam właśnie z Pepco, dlatego że te skarpety są bardzo tanie. 5 zł płacimy za 3 sztuki. Są dostępne w różnych kolorach i są też bardzo, bardzo wytrzymałe. Ale patrzę, że aha, dobra, myślałam, że wzięłam rozmiar 39-42, ale nie, wzięłam 35-38, czyli okej. Okay. No słuchajcie, 3 pary skarpet za 5 zł i one są wykonane w 72% z bawełny, więc no nie jest to jakiś tam najlepszy skład, ale ja lubię te skarpety po prostu, więc je kupuję ciągle. U mnie w domu skarpety w jakichś dziwnych okolicznościach ciągle giną, ciągle się, nie wiem, gdzieś mam na przykład tylko jedną skarpetkę od pary, także muszę ich kupować dużo. Dajcie znać, czy u was też giną skarpety. No i tutaj mam kolejną rzecz, to jest rzecz dla mojego syna młodszego. Są to spodnie, które kosztowały 19,99 i one są po prostu genialne i ja już nie mogę się doczekać, kiedy mu je przymierzę, bo jestem bardzo ciekawa, jak będzie w nich wyglądał. Zobaczcie, jaki one mają ciekawy tutaj krój. To połączenie materiału zwykłego, gładkiego z tym wzorzystym i to jest właśnie taki fajny wzór kosmiczny. No, myślę, że wygląda genialnie. I tutaj mamy jeszcze taką fajną kieszonkę, która jest bardzo duża, bardzo taka długa. Ojej, dziurka jest. Dziura. Tego się nie spodziewałam. No ale nic, zaszyję. Zresztą najpierw i tak muszę młodemu je przymierzyć i zobaczyć, czy on będzie fajnie w nich wyglądał. Jeżeli nie, to oczywiście je odnam, ale wydaje mi się, że będą całkiem spoko. No i starszemu synowi też kupiłam spodnie. Jemu wzięłam jeansy. I one kosztowały 40 zł bez jednego grosza. I co jest fajne, one co prawda są tutaj zapinane na guziczek, ale mają też ściągacz, więc nie będzie problemu, jeżeli okażą się być troszkę za szerokie. A myślę, że właśnie takie będą. Ale wiecie, jak to jest z dzieciakami w tym wieku. Wolę kupić rzecz, która jest większa, bo oni naprawdę bardzo, bardzo szybko rosną. To wygląda w ten sposób, że na przykład, nie wiem, co 3 miesiące okazuje się, że spodnie już są im za krótkie, serio, po prostu no, rosną jak szaleni. Zresztą mój syn, który ma prawie 11 lat, będzie miał w czerwcu. Chyba tyle mu brakuje do mojego wzrostu, więc będzie naprawdę wysoki. Te spodnie są na 1,46 m, ja mam 1,60 m. Ale myślę, że gdyby były większe, to byłyby mu po prostu w pasie i w tyłku za duże, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że na długość będą dobre. Lecimy dalej i tutaj kolejna rzecz to są skarpetki dla mojego młodszego czy starszego? Muszę spojrzeć na rozmiar. Dla starszego chyba, dla młodszego właśnie nie było nic. Tak, dla starszego. Dla młodszego nie było nic takiego specjalnie fajnego. I one kosztowały 8 zł, dwie pary. No i one są z Gwiezdnych Wojen. Jedne czerwone, drugie zielone. Więc myślę, że bardzo fajne. Chłopaki nie chodzą w kapciach, bo nie lubią, więc skarpet u nas też idzie pełno. Oni ciągle mają dziurawe skarpety, więc muszę po prostu pilnować, żeby nie chodzili w jakichś dziurawych i przetartych i cały czas kupować nowe. O, i teraz pokażę wam kubeczek, który jest po prostu prześliczny. Od razu wpadł mi w oko i nawet nie chodzi o te kolory, ale o ten napis. Let's made it. I dlaczego ja lubię kubki z takimi napisami? Dlatego, że ja jestem uzależniona od kawy, jestem uzależniona od herbaty, od wody też. Ja w ogóle strasznie, strasznie dużo piję, słuchajcie. Ja wypiłam chyba, nie wiem, jakieś 3-3,5 litra płynów codziennie, minimum. Kawę wypijam codziennie rano, bo ja jeżeli nie wypiję kawy, to nie jestem w stanie funkcjonować. Po prostu jestem wtedy wściekła. Nie mogę się skupić na niczym, boli mnie głowa, po prostu jestem od kawy uzależniona, nie ukrywam tego. No i wiecie, siadam sobie rano do pracy z wielkim kubkiem kawy, znaczy może nie jest taki wielki, ale jest dosyć spory,
No i mamy tutaj napis Let's Made It. I to działa tak motywująco, wiecie, zróbmy to, więc ja wiem, że mam jakieś rzeczy do zrobienia, patrzę na kubek. No dobra, może sobie teraz wkręcam troszkę, ale mam nadzieję, że właśnie tak ten kubek będzie działał, że będzie mnie trochę motywował do pracy i będzie mi pomagał w tym, że nie będę się skupiała na jakichś tam pierdołach, tylko na rzeczach, które są naprawdę ważne, które muszą zostać danego dnia zrobione. No i tyle, jeżeli chodzi o kubeczek, a on kosztował 8 zł. W ogóle uwielbiam te kubki z Pepką, mam ich naprawdę sporo, cały czas kupuję jakieś nowe. Dajcie znać, czy wy też uwielbiacie kubki z Pepką. Następna rzecz to spódnica, która kosztowała 30 zł tylko. Ja mam ją w rozmiarze S i to jest czarna ołówkowa spódnica, ale wzięłam ją, wiecie dlaczego? No bo przód ma zwyczajny, ale tył, zobaczcie, przez cały tył idzie taki długi zamek i ja po prostu uwielbiam spódnice, które mają zamek przez całą długość. Myślę, że będzie wyglądała bardzo fajnie. Jedyne co to wydaje się być taka dość szeroka. No mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. Zaraz przymierzę i zobaczę. No i mam tutaj bluzkę, której wzór od razu skojarzył mi się z bajką 101 Dalmatyńczyków, bo to są właśnie takie ciapki podobne do tych, które mają Dalmatyńczyki. No i ja ją mam w rozmiarze 34-36 i ona kosztowała 30 zł bez jednego grosza. Mam nadzieję, że... To jest oczywiście poliester, tak? No umówmy się. Ale mam nadzieję, że będzie na mnie dobrze wyglądała, bo wzór jest całkiem fajny. Mam na sobie dwie ostatnie rzeczy i one są genialne. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Bluzka, myślę, że pasuje mi super do koloru włosów, dlatego że jest taka jasna, ja mam ciemne włosy. Często piszecie mi właśnie, że powinnam nosić jasne ubrania, więc zaczynam powoli się do tego stosować i raczej staram się unikać tutaj na górze czerni. Chociaż czasami fajnie to wygląda, ale czasami rzeczywiście w połączeniu z tymi ciemnymi włosami wygląda to tak dość mrocznie i nieciekawie. No ta koszula jest naprawdę super. Ja teraz nie mam zapiętych guziczków, bo będzie mi to ciężko zrobić jedną ręką. Więc może tutaj nie jest ten efekt tak całkowicie widoczny, ale mi się bardzo podoba, naprawdę bardzo mi się podoba. No i spódnica również mega mi się podoba i strasznie chciałabym ją zostawić, ale zobaczcie, ona jest na mnie za duża, jest taka, jest luźna, ona będzie mi się zsuwać, tu mi się będzie marszczyć, więc kurczę, strasznie żałuję. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda z tyłu. Rzeczywiście ten zamek tutaj, który idzie przez całość, robi robotę, wygląda to naprawdę bardzo ładnie, bardzo kobieco, bardzo elegancko i chciałabym ją sobie zostawić, ale no jest na mnie odrobinę za długa. Ale powiem wam, że na pewno będę szukać takiej właśnie spódnicy z zamkiem na pupie, bo podoba mi się bardzo. Zostawiam sobie bluzkę i to jest koszulę, to jest w sumie koszula. Zostawiam sobie jedynie koszulę. Słuchajcie, ja powoli tracę głos, ale jestem jeszcze troszkę przeziębiona, kiedy nagrywam ten filmik. Więc musicie mi to wybaczyć niestety. I tutaj mamy kolejną bluzeczkę w rozmiarze S. Ona również kosztowała 30 zł bez jednego grosza. I to jest taki fajny ceglasty, rudy kolor. Miałam przed chwilą taki atak kaszlu, że nie pytajcie, więc chyba muszę już powoli streszczać się. Ona ma tutaj naszyte koraliki i jedyne co to podejrzewam, że nie za dobrze będzie wyglądał po prostu ten krój, bo ona nie jest taliowana ani nic takiego, no po prostu zwykła, prosta bluza typu chyba sweatshirt, tak one się nazywają. No ale przymierzę i zobaczymy, może się pozytywnie... Może będę pozytywnie zaskoczona. Kolejna rzecz ma również przepiękny kolor, taki ceglasty, zgaszony. Bardzo mi się podoba. Podobają mi się tutaj też te koraliki. Myślę, że wyglądają ślicznie. Ale co mi się nie podoba w tej rzeczy? Ja dzisiaj strasznie narzekam i to się skończy tak, że nie zostawię sobie żadnego z tych ubrań. Coś tak czuję. Nie podoba mi się krój. Ten krój przypomina mi po prostu piżamę. Napiszcie w komentarzach, czy wam się też tak wydaje. To przez ten tutaj dół, wiecie? I ten ściągacz. Jakoś tak nie podoba mi się to. Gdyby była włożona w spodnie... No, włożona w spodnie wygląda dużo lepiej. Dużo lepiej! Mhm. Ale jakoś tak wolałabym, żeby miała taki bardziej obcisły krój, bo te koraliki nadają mi elegancji i... No coś mi tutaj w tej bluzie ogólnie nie gra. No i mam tutaj jeszcze dwie rzeczy.
to są żele do kąpieli. Ja często kupuję właśnie moim chłopakom te żele do kąpieli, bo są po prostu przeurocze. Wiecie, one funkcjonują, tak to nazwijmy, na zasadzie właśnie koła takiego dmuchanego. Tutaj mamy korki. No i ten korek się wyciąga, wlewamy płyn do kąpieli, a potem, kiedy już ten lisek, czy łoś, czy cokolwiek innego, bo dla dziewczynek też są fajne wzory, będzie pusty, no to możemy sobie nadmuchać i dzieciak ma fajną zabawkę do kąpieli. No ale co ciekawe, ja widziałam tutaj na Paragonie, że jeden kosztował 3,99, a drugi 0,99 zł, także chyba jakiś błąd, bo na Metce oba są za 3,99, a jeden jest o zapachu mlecznych lotów, więc pewnie będzie pachnie pięknie, a drugi o zapachu pomarańczy.